Joanna Wyrostek, dzień dobry, zapraszam na informacje biłgorajskie. Już jutro Wielka Niedziela, najważniejsze święto dla chrześcijan. Pamiętajmy o tym, że najpierw to, co dotyczy Pana Boga, a potem to, co dotyczy naszego domu. Bo nawet w nieposprzątanym materialnie domu Pan Jezus zmartwychwstaje, oby tylko zmartwychwstał w naszych sercach. Za tydzień Wielkanoc będą obchodzić prawosławni, w tym obywatele Ukrainy mieszkający obecnie w naszym mieście jako uchodźcy. Dziękujemy za okazywane im do tej pory wsparcie i przypominamy, że wciąż jest potrzebne. Zbieramy środki, za te środki kupujemy żywność, odzież, chemię gospodarczą, kosmetyki i to wszystko wysyłamy do Nowowołyńska. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zaprosił do stołu wielkanocnego. Nawet nasze uczennice tutaj to bardzo są głodni tej wiedzy, powiem szczerze, bo to jest naprawdę coś innego, to nie jest zwykły placek, który po prostu pokroimy na kawałki. Warsztaty pisanek w Tarnogrodzie. Święta to jest właśnie, oprócz wymiaru duchowego, to jest ta tradycja. Coś, co nas wyróżnia od innych. Rozpoczęły się lekcje języka polskiego dla Ukraińców w Biłgorajskim Centrum Kultury. Ми створили 3 групи на 9, на 10:30 та 16:30. Przed świętami obradowali radni Rady Miasta. Chcielibyśmy tutaj dopisać jeszcze punkt 9, sprzęt elektroniczny, bo pojawiały się w tej chwili takie zapotrzebowania. Odbyła się również sesja powiatu. Najlepszym rozwiązaniem będzie to, żebyśmy robili inwestycje jako całość, żeby nie dzielić jej na etapy. Dom seniora zorganizował Misterium Męki Pańskiej. Przywikliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. W Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w podnoszeniu ciężarów. Już jutro Wielka Niedziela, najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święta wielkanocne są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne. Ważne, by przygotowania do nich, zwłaszcza te porządkowe, nie przysłoniły tego, co w świętach najistotniejsze. Bo nawet, jak podkreśla ksiądz Jerzy Kołtun, w nieposprzątanym domu Jezus Chrystus zmartwychwstanie i oby zmartwychwstał w naszych sercach. Pamiętajmy o tym, że najpierw to, co dotyczy Pana Boga, a potem to, co dotyczy naszego domu. Bo nawet w nieposprzątanym materialnie domu Pan Jezus zmartwychwstaje, oby tylko zmartwychwstał w naszych sercach. I tak przygotowani w niedzielę wielkanocną świętujemy. A kto wie, że samo słowo Wielkanoc powstało przez połączenie przymiotnika wielka z rzeczownikiem noc i pierwotnie było używane w formie rozdzielnej Wielkanoc, święta Wielkiej Nocy. I te święta wielkanocne to przede wszystkim czas radości, zwłaszcza, że w ostatnich dniach nie mieliśmy wielu powodów do radosnego świętowania. Najbardziej chyba nas dotyka to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. No bo jest to, jakby nie było, bratni nasz naród za miedzą, jak to się mówi potocznie. I dlatego też na nas to wpływa, no chociażby przez to też, że widzimy tych naszych braci i siostry, zwłaszcza może siostry, bo mężczyźni zostali w Ukrainie, którzy tutaj próbują znaleźć swoje miejsce w życiu. I dlatego myślę, że te święta są taką wspaniałą okazją do tego, żeby jakoś dokonać pewnego rachunku sumienia, pewnej rekapitulacji. Pan Jezus powiedział, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I nie są to tylko słowa, bo Pan Jezus na własnym przykładzie to pokazał. Sam umarł za nas i zmartwychwstał. I to właśnie jest źródłem naszej chrześcijańskiej radości, że to Jego zwycięstwo nad śmiercią daje nam szansę zwycięstwa nad naszym grzechem, nad naszą śmiercią i że możemy zmartwychwstać kiedyś, po śmierci, ale że możemy zmartwychwstać codziennie z tych naszych słabości, smutków, z tych naszych różnych utrapień, które przeżywamy tak na co dzień. Jako naród kolejny raz daliśmy świadectwo solidarności, otwierając swoje domy, serca i portfele też dla tych, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia, reagując natychmiast. Ale właśnie Pan Jezus daje nam szansę, daje nam tę pewność, że z Panem Bogiem możemy wszystko, bo On nas ukochał miłością, tak można powiedzieć, tą szaloną, bezwarunkową. I dlatego pokazuje nam, że my również powinniśmy tak właśnie kochać. A ta radość bycia dziećmi Bożymi powinna nam się udzielać i dlatego wzajemnie powinniśmy się wspierać. I te święta właśnie, które przeżywamy, są dla nas taką wspaniałą okazją, żeby raz jeszcze to wszystko przemyśleć, żeby raz jeszcze wszystko powiedzieć sobie nawzajem, bo to też jest bardzo ważne, żeby tą radością się dzielić. Tą radością paschalną, ale tą radością także serca każdego człowieka. I dlatego pragnę, mając tę okazję tutaj, życzyć wszystkim nam tej właśnie Bożej radości, mimo tych wszystkich trudności, mimo tych wszystkich problemów, żebyśmy tę radość mieli w sercach, nią się dzielili i dzięki temu też, myślę, w te serca utrapione, zwłaszcza naszych braci i sióstr z Ukrainy, możemy wlać tę radość. Niech Pan Bóg, Pan Jezus zmartwychwstaje w każdym z nas i niech to się wszystko przekłada na cały rok naszego życia. Za tydzień święta wielkanocne będą obchodzić wierni wyznania prawosławnego. Od kilku tygodni przybyło ich w naszym mieście, ponieważ wielu uchodźców z Ukrainy znalazło tu schronienie przed wojną. Warto szczególnie być z nimi myślami w tym czasie i warto pamiętać, że pomoc dla nich, zwłaszcza dla tych, którzy zostali na Ukrainie, jest wciąż niezwykle potrzebna. Burmistrz Janusz Rosłan i mer Nowowołyńska Borys Karpus dziękują za okazywane wsparcie. Biłgorajanie od samego początku wojny na Ukrainie ruszyli z pomocą dla uchodźców i tych, którzy nie mogli bądź nie chcieli opuścić swoich domów. Wielu z nas przyjęło Ukraińców pod swój dach, inni niosą pomoc przekazując dary rzeczowe czy wpłacając pieniądze na specjalne konta. Jedno z nich od kilku tygodni działa przy ratuszu. Pomagamy m.in. naszym przyjaciołom z Nowowołyńska, mówi burmistrz Janusz Rosłan. Właśnie do tego miejsca od nas do tej pory wyjechało już kilka konwojów. Zbieramy środki, za te środki kupujemy żywność, odzież, chemię gospodarczą, kosmetyki i to wszystko wysyłamy do Nowowołyńska. Z tego co wiemy, to stamtąd te dary są transportowane dalej w głąb Ukrainy, tam gdzie są prowadzone działania wojenne. Ostatni transport, wiem, że dotarł do mieszkańców, tych, którzy pozostali, mieszkańców Buczy, jak również są konsumowane przez wewnętrznych imigrantów, jak nazywają ich burmistrz Nowowołyńska, którzy przyjechali do Nowowołyńska ze wschodnich terenów Ukrainy. Na te tereny najbardziej dotknięte wojną trafia właśnie pomoc humanitarna. Dzięki Państwu, którzy przekazujecie wpłaty na konto przy ratuszu bądź dary rzeczowe. Za okazane serce raz jeszcze dziękuję mer Nowowołyńska Borys Karpus. Witam serdecznie naszych kolegów z Biłgoraja. Dziękuję uprzejmie wszystkim, którzy angażują się w pomoc Nowowołyńsku, pomoc naszej gromadzie. Akurat Biłgoraj, Kraalsheim, też miasto partnerskie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. To wszystko jedzie od razu na wschód i w inne miasta, które się znajdują się obok wojskowych działań. Ta pomoc humanitarna teraz właśnie oni potrzebują tam na miejscu i od razu nasz logistyczny centrum to wszystko skoordynuje. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za tą pomoc, bo teraz jest bardzo aktualna. Sława Ukrainie! Wszystkim, którzy dokonują wpłat, dziękuję również burmistrz Janusz Rosłan. Najwięcej, ponad 120 000 złotych, wpłynęło z Kraalsheim, ponad 20 000 z Biłgoraja. Pieniądze przekazują też przyjaciele z Izraela, w tym honorowy obywatel Biłgoraja Szymon Atzmon-Wircer. To ważne, aby ta pomoc była kontynuowana, bo wojna trwa, ofiar przybywa i nie wiadomo, kiedy ten koszmar się skończy. W ostatnim czasie tempo i ilość tych wpłat bardzo zmalała. Ja wiem, że idą święta, że i również mieszkańcy naszego miasta mają na pewno mniej środków, tym bardziej, że wiemy, że jest ta inflacja i że w większości mieszkańców żyje się coraz trudniej. Niemniej jednak na naszym koncie w tej chwili jest kwota około 1000 złotych. W całym kwietniu wpłynęło zaledwie 2600 złotych, więc nie mamy w tej chwili pieniędzy, żeby za środki od państwa dokonać zakupu artykułów żywnościowych i w ten sposób pomóc przynajmniej tym kilkudziesięciu rodzinom w Ukrainie. Są święta, ale chyba wszyscy myślimy o tym samym, o tej wojnie, mówi burmistrz Janusz Rosłan. Czujemy, że Ukraińcy walczą również za nas, o to, żebyśmy my mogli te święta spędzać spokojnie. Warto o tym pamiętać. Życzę wszystkim mieszkańcom Biłgoraja spokojnych, w miarę radosnych, na ile to będzie możliwe świąt i dołączam się do życzeń, które wczoraj składał na sesji przewodniczący Rady Miasta, życzeń skierowanych do naszych mieszkańców, którzy przyjechali do nas z Ukrainy, aby oni również w naszych rodzinach czuli się jak najlepiej i mieli tę odrobinę radości wynikających z tych najważniejszych dla chrześcijan świąt. Każdego roku tuż przed świętami Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przygotowuje stoły wielkanocne zastawione potrawami w wykonaniu uczniów. Wielkanocne tradycyjne potrawy, ale też kulinarne nowości, to wszystko łącznie z przepisami można też znaleźć na Facebooku szkoły. Propozycje na wielkanocny stół, te od Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, a konkretnie od uczniów i nauczycieli klas o profilu gastronomicznym. Są i te tradycyjne, i te, które dziś w modzie. Na naszym stole mamy dzisiaj wiele różnych rzeczy. Pasztet w nowym wydaniu, czyli z pistacjami. Mamy polędwiczkę pieczoną w cieście francuskim. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo teriny drobiowe. To takie pasztety delikatne gotowane w parze wodnej. No i oczywiście mamy też sporo różnych słodkich rzeczy. Mamy bezy kolorowe. Różne są oczekiwania konsumentów, dlatego też dania, które zostały przygotowane, są w odsłonie tradycyjnej, ale też nie zabrakło i tych, które podążają za najnowszymi trendami. A tych szukali uczniowie klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Usług Kelnerskich oraz kucharza. Od przyszłego roku w szkole będzie można uczyć się na nowym kierunku cukiernik. Nasze nowoczesne cukiernictwo to nie tylko kolorowe bezy z ozdobami, ale również musy, żelki, które są takie bardzo, bardzo nowoczesne. Są to biszkopty niezwykłe, ale tylko z malinami liofilizowanymi, z pistacjami na bazie mąki migdałowej, a nie pszennej. Także polewy lustrzane i zamsze robione pistoletem, nie gotowe, tylko robione z masła kakaowego i białej czekolady z dodatkiem barwnika. To jest całe nasze cukiernictwo. Nawet nasze uczennice tutaj to bardzo są głodni tej wiedzy, powiem szczerze, bo to jest naprawdę coś innego, to nie jest zwykły placek, który po prostu pokroimy na kawałki. Chcą to przygotowywać, chcą wykonywać nie tylko tutaj dzisiejsze, ale również torty takie nowoczesne z różnymi innymi ozdobami, tak, cukrowymi. Podstawy są niezbędne, by potem móc się rozwijać i realizować kolejne, coraz bardziej zaawansowane techniki kulinarne. Każdy z nas będzie już niedługo przygotowywał własny stół wielkanocny, dlatego przede wszystkim chcieliśmy pokazać naszą propozycję tego stołu potraw na stół wielkanocny, ale my też tą wiedzą chcemy się podzielić. Na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej szkoły będzie można znaleźć przepisy tego na przygotowanie potraw, tych wszystkich, które zostały dzisiaj przygotowane. Również prowadzimy kursy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunku gastronomicznym. Zapraszamy też absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia do szkoły branżowej drugiego stopnia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, gdzie też w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, gdzie będzie prowadzone kształcenie praktyczne, będą mogli się uczyć przygotowania chociażby tego typu potraw, ale też i wiele, wiele innych. Tegoroczny stół wielkanocny z wieloma akcentami cukierniczymi, ale też ze smakowitymi potrawami tradycyjnymi to inspiracja dla niejednego kucharza. Wszystkie przepisy dostępne są na stronie szkoły. Polecamy. Do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią powróciły regionalne warsztaty zdobienia pisanek. To już 16. edycja wydarzenia, na którą przybyły zaprzyjaźnione artystki ludowe, które od lat dzielą się z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi swoją wiedzą i umiejętnościami. Pisanki, kraszanki, jajka malowane. Po raz 16 w Tarnogrodzie odbyły się regionalne warsztaty zdobienia pisanek. Podczas 2 dni do toku przyjechało ponad 350 osób z 15 placówek oświatowych naszego regionu, by uczestniczyć w wybranym warsztacie zdobienia pisanek. Spotkanie otwierał jak każdego roku burmistrz Paweł Dec. 2 dni, gdyż jest takie zainteresowanie, że w jeden dzień byśmy tego nie zrobili, a zależy nam, żeby jak najwięcej dzieci w tą tradycję zobaczyło, bo co jest ważne, tożsamość każdego narodu to są różne tradycje. Tradycje podtrzymują ją i czują, mamy to właśnie to, że nasza polska tradycja to są właśnie te pisanki, czy dzisiaj piękny wykład o Turkach, gdzie tam jeszcze są poszczególne zwyczaje wielkanocne w różnych częściach Polski i to jest bardzo fajne, to trzeba kultywować, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że te święta to nie są tylko jakiś wymiar komercyjny, co teraz jest tak mocno przez wielu podkreślane, nie, ale święta to jest właśnie oprócz wymiaru duchowego, to jest ta tradycja, coś co nas wyróżnia od innych. Podczas oficjalnego otwarcia wykład okolicznościowy na Straży Bożego Grobu zwyczaj tzw. Turków w regionie przeworskim wygłosiła kustosz muzeum w Przeworsku, etnograf Katarzyna Igras. Turki to jest nazwa zwyczaju, który się nazywa w całej Polsce Straż Grobowa. Akurat w regionie przeworskim przybrał on bardzo widowiskową, teatralną formę, ponieważ wiąże się z bogatym, kolorowym strojem Turków, który właściwie waha się pomiędzy strojem ludowym, odświętnym, a mundurem. Na niego składają się ozdoby samego munduru, a także bardzo bogata czapka, najczęściej jest to czako ułańskie. I co jest istotne, co odróżnia zwyczaj Turków od Straży Grobowej w całej Polsce, to są te uroczyste przemarsze, a przede wszystkim parady, które odbywają się przez 2 dni świąt wielkanocnych, czyli niedziela i poniedziałek wielkanocny. Każdy, kto chciałby zobaczyć takie paradne przemarsze Turków, może wybrać się do niedalekiej Gniewczyny Łańcuckiej. Tam można zobaczyć nie tylko przemarsz, ale też paradną musztrę. Przez 2 dni w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury można było nauczyć się poprzez uczestnictwo w wybranych warsztatach wykonywania pisanek. Katarzyna Zygmunt od lat dzieli się wiedzą, jak pisać pisanki. Metoda jest trudna, a tym bardziej dla dzieci. Dla mnie to nie. Ale dla dzieci tak, bo jak idą na wydrapywanie, co wydrapią, od razu widzą, a tu do końca nic nie widać. Cały czas jest jajko ciemne i one do końca nie wierzą, że jak ja im mówię, że to, co jest czarne, będzie białe czy żółte. Ale chcą się uczyć. Chcą. Niektóre są, że naprawdę mają talent do tego, no bo niektóre to po prostu idą tylko po to, żeby zwiać z lekcji. Głównym celem warsztatów jest pokaz technik zdobniczych pisanki, która w każdym regionie w Polsce wygląda inaczej. W naszym województwie znane są pisanki batikowe, woskowe. To są najstarsze techniki pisania pisanek. Ale na warsztatach prezentowane były też techniki wydrapywania. Te prowadziła Janina Pelc z Dobryłówki. Zamiłowanie do tradycji zdobienia jej wyniosła z rodzinnego domu, w którym z pieczołowitością pielęgnowano rodzimą kulturę. Od dziecka lubiałam to, podpatrywałam i jak w domu było na święta, zawsze uroczyście tam już szykowane, no to ja to podpatrywałam i tak z czasem, z wiekiem zaczęłam później robić na święta dla swoich dzieci i swoim dzieciom pokazywać i uczyć. I do dziś dzieli się swoją wiedzą. Podczas warsztatów prezentowane były również metody zdobienia jajek, takie jak technika wyklejania materiałem, sznurkowa, akrylowa, ale też odbyły się warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i krepiny. Założeniem organizatorów jest nauka młodych pokoleń. Chętnych nie zabrakło, a kolejne regionalne warsztaty zdobienia pisanek już za rok. W poniedziałki, środy i piątki w Biłgorajskim Centrum Kultury odbywać się będą lekcje języka polskiego dla ukraińskich uchodźców. Grupy już powoli się zapełniają, jednak zawsze znajdzie się wolne miejsce. Prosimy więc Biłgorajan, którzy goszczą u siebie uchodźców, o przekazanie tych informacji, a o szczegółach już za moment. W poniedziałkowy poranek odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie dla uchodźców, którzy chcą nauczyć się podstaw języka polskiego. Ustalone zostały już dni i godziny spotkań. Właśnie przyszło prawie 60 osób. Z tego się bardzo cieszymy, że jest tylko tyle chętnych osób, które chce się uczyć takich podstawowych rzeczy w Polsce. Będą 3 grupy. Oni będą 3 razy w tygodniu. Pierwsza grupa będzie na 9, druga na 10:30 i właśnie druga po południu o 16:30. Grupy będą w piątek, środę i w poniedziałek. Godziny i dni, w których odbywać się będą spotkania, zostały już ustalone, ale zawsze można dołączyć do wybranej przez siebie grupy. Większość osób dopiero rozpoczyna naukę, dlatego zajęcia będą prowadzone od podstaw. Te grupy nie są zamknięte. W każdej chwili my możemy dodać jeszcze grupy. Wszystko zależy od tego, ile będzie chętnych osób, bo właśnie informacja była podana nie na taki długi okres czasu, także myślę, że na pewno jeszcze ktoś się doda. Także dodać jeszcze grupy nie będzie problemu. Halina, która prowadzi te zajęcia, pochodzi z Lwowa. 8 lat temu po raz pierwszy posługiwała się językiem polskim. Nauka podstaw zajęła jej około 3 miesięcy. Zapewnia, że podobnie szybko są w stanie opanować je i inni, którzy przyszli w poniedziałkowe popołudnie do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Wszyscy wiedzą, że język jest po prostu niezbędny w codziennym życiu. No, оскільки tak склалися обставини, що ми змушені були приїхати до іншої країни. Tak się złożyło, że musieliśmy wyjechać do innego państwa. Bardzo dziękujemy Polakom za to, że nas tak ciepło przyjęli. To ważne, by nauczyć się języka polskiego. Tu mieszkamy. Chciałabym też mieć możliwość podjęcia pracy, porozumiewania się. Chcemy rozumieć, co do nas mówią, spróbować zbudować sobie inne, lepsze życie. Dzieci pani Ludmiły od września rozpoczną naukę w polskiej szkole. Do tego czasu postarają się opanować język polski, tak jak i ich mama. Polski język jest ważny, choćby po to, by porozmawiać z bardzo miłymi Polakami, ale także po to, by rozwijać się i móc lepiej porozumiewać się z osobami, które nas goszczą. Przypomnijmy, wszystkie chętne osoby z Ukrainy zapraszamy już w najbliższą środę do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Сьогодні відбулось перше організаційне зібрання з українцями. Ми створили 3 групи на 9, на 10:30 та 16:30. Вони будуть проходити 3 рази в тиждень, понеділок, середу та п'ятницю. Якщо були б ще особи, які бажали вчитись польської мови від початку, скажімо, такі базові знання освоїти, ми без проблем зможемо створити ще одну групу. Все, що потрібно, прийти в Biłgorajski Centrum Kultury, my Was zapiszemy i dojednajemy do nowej grupy. Przed świętami odbyły się 2 sesje Rady Miasta i Rady Powiatu. Zaczynamy od informacji z miasta. Obrady w sali konferencyjnej ratusza odbyły się w środę. W trakcie m.in. zatwierdzono nazwy nowych ulic w mieście i zmiany w tegorocznym budżecie. Proponowane i omawiane w trakcie sesji przez skarbnika miasta zmiany w uchwale budżetowej zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie. Następnie Roman Żuk przedstawił projekt uchwały w sprawie zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i udzielenia pomocy rzeczowej miastu Nowowołyńsk, które, przypominamy, jest miastem partnerskim Biłgoraja. Ta uchwała mówi o tym, że udzielamy pomocy rzeczowej miastu Nowowołyńsk, czyli rzeczowo przekazujemy pewne towary, materiały za granicę. I 2 autopoprawki. Staraliśmy się tutaj przewidzieć na podstawie tego, co się dzieje, prawda, w paragrafie 1, wszystkie możliwe zakupy, które przekazujemy zgodnie z zapotrzebowaniem miasta Nowowołyńsk. Chcielibyśmy tutaj dopisać jeszcze punkt 9, sprzęt elektroniczny, bo pojawiały się w tej chwili takie zapotrzebowania, różnego rodzaju sprzęty komputerowe i radiostacje, i zwiększyć kwotę z 400 na 530 tysięcy zgodnie z autopoprawką w budżecie. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. Podczas sesji zatwierdzono również nazwy 2 biłgorajskich ulic. Pierwsza z nich znajduje się w osiedlu Puszcza Solska. Projekt w tej sprawie przedstawiał wiceburmistrz Jarosław Bondyra. Mamy w końcu ulicę Sezamkową w Biłgoraju. Jest ona położona w Puszczy Solskiej. Taką nazwę zaproponowała Rada Osiedla i pozytywnie zaopiniowała swoją propozycję. Ulica Sezamkowa położona jest w południowej części miasta, w osiedlu Puszcza Solska w Biłgoraju i biegnie począwszy od ulicy Tarnogrodzkiej w kierunku wschodnim przed stacją paliw, która się tam znajduje. Poza ulicą Sezamkową radni zagłosowali również za nadaniem nazwy jeszcze jednej ulicy, czyli Wiosennej w osiedlu Bojary. Na sesji tuż przed Wielkanocą nie mogło zabraknąć świątecznego akcentu. Życzenia w imieniu radnych i władz składał przewodniczący Rady Miasta Andrzej Łęcki. Szanowni Państwo, zbliżają się święta. W imieniu Pana Burmistrza, w imieniu własnym, w imieniu Państwa radnych chciałbym złożyć mieszkańcom Biłgoraja zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Również najserdeczniejsze życzenia kieruję dla tych, którzy przyjeżdżają do naszych rodzin, do Biłgoraja w odwiedziny, a szczególne życzenia zdrowych i chociaż odrobinę spokojnych świąt kieruję dla przybyszów z Ukrainy, dla uchodźców z Ukrainy, dla których to na pewno nie będą spokojne święta, bo na pewno i zazwyczaj bez bliskich, z obawą o bliskich, ale niech się życzę, aby chociaż troszeczkę poczuli się dobrze w naszym mieście i niech te święta dla nich również będą zdrowe i szczęśliwe. Na retransmisję całości sesji Rady Miasta zapraszamy po bloku naszych sobotnich programów. Życzeń wielkanocnych nie zabrakło również podczas sesji Rady Powiatu. Najpierw jednak radni podjęli szereg ważnych decyzji i uchwał, o których już za chwilę. W trakcie przedwielkanocnej sesji powiatu radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za ubiegły rok. Przyjęto również roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu powiatu. Radni podjęli też uchwałę odnośnie zmian w budżecie na ten rok. W związku z tym z sali padały pytania odnośnie planowanej przebudowy kompleksu pływalni przy ulicy Cegielnianej. Radny Mirosław Późniak pytał o sposób rozplanowania kolejnych etapów prac, co ułatwiłoby korzystającym z obiektu ułożenie własnych planów pracy na czas modernizacji pływalni. I mam taki wniosek, że dobrze by było, gdyby ewentualnie jakoś z wyprzedzeniem czasowym poinformować wszystkich tych użytkowników, którzy stale korzystają i płacą za wynajęcie tej pływalni, żeby mogły sobie te stowarzyszenia czy kluby dopasować ewentualne swoje plany, chociażby treningowe. Tak? Jeżeli nie ma tutaj takiego zagrożenia, to też byłoby dobrze poinformować, bo no, my wszyscy lubimy jakoś tak z wyprzedzeniem wiedzieć, tak, żeby można sobie było jakieś pewne rzeczy planować, a tutaj jest praca systematyczna z młodzieżą, w związku z powyższym stawiam taki wniosek, żeby ewentualnie poinformować, była jakaś taka informacja, żeby nie było dezinformacji. Odpowiadał wicestarosta Tomasz Rogala. Najlepszym rozwiązaniem będzie to, żebyśmy robili inwestycje jako całość, żeby nie dzielić jej na etapy. Niemniej jednak w samym kontekście wykonawczym jestem przekonany, to będzie realizowane w ten sposób, żeby jak najdłużej utrzymać możliwość korzystania z aktualnie funkcjonującej części pływalni i dopiero po rozbudowie i uruchomieniu części tzw. rekreacyjnej rozpocząć część modernizacji istniejącego obiektu, tak żeby stanowiło to kompleksową całość. Niemniej jednak musimy mieć pełną świadomość tego, że na pewno obiekt będzie wyłączony z użytkowania na określony czas. Podczas sesji na wniosek radnego Henryka Paski uczczono pamięć osób, które 12 lat temu zginęły w katastrofie smoleńskiej i pamięć ofiar zbrodni katyńskiej zamordowanych w 1940 roku. 10 kwietnia 1940 roku władze sowieckie przystąpiły do systematycznej eksterminacji polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszowie i Starobielsku. Oficerowie dokumentali te chwile w notatkach i listach do rodzin. Są one jednym z najważniejszych świadectw obrazujących mechanizm ludobójstwa. 10 kwietnia obchodziliśmy 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej. 12 lat temu pod Smoleńskiem zginęła elita polskiego narodu z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Pamiętamy i będziemy pamiętać tę chwilę. W związku z tym proponuję, aby uczcić pamięć ofiar tej tragedii minutą jakby ciszy. Bardzo proszę o powstanie i o uczczenie wszystkich zamordowanych, poległych minutą ciszy. Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad starosta biłgorajski Andrzej Szarlip z okazji świąt wielkanocnych składał wszystkim najlepsze życzenia. Chciałbym życzyć Państwu, złożyć Państwu najlepsze życzenia. Niech to będzie okres odrodzenia, odnowy i wielkiego szczęścia dla wszystkich Państwa w Waszych rodzinach. Święta wielkanocne, ich najważniejszym symbolem i istotą jest zwycięstwo życia nad śmiercią. I życzę, żeby to życie, te wartości, według których my żyjemy, odradzały się w tym okresie w każdym z nas, żeby stanowiły centrum, istotę naszej egzystencji tutaj na ziemi. Po sesji w starostwie odbyło się też spotkanie wielkanocne. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu powiatu, radni, kierownicy wydziałów starostwa i pracownicy. Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów przy ulicy Kościuszki 28 ma jeszcze wolne miejsca dla osób powyżej 60 roku życia, które mają na emeryturze sporo wolnego czasu i chętnie spędzałyby go w gronie rówieśników. Dom funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. U nas rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania, zdobędziesz nowe umiejętności i doświadczenia, zadbasz o kondycję fizyczną, nawiążesz nowe relacje, mówi Beata Malec, dyrektorka placówki. Jest personel fachowy pod każdym względem, który ma bardzo dużo uczuć w stosunku do nas i wszystkich traktują jednakowo, dla każdego mają bardzo dużo serca. Czy może być lepsze polecenie niż słowa pani Józefy, uczestniczki Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w naszym mieście? To wyjątkowe miejsce, w którym zapewniona jest nie tylko opieka, ale też można realizować swoje pasje. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Biłgoraja, którzy ukończyli 60. rok życia i nie pracują nigdzie, do naszej placówki. Tutaj można spotkać przyjaciół, można porozmawiać, można miło spędzić czas, można nauczyć się nowych rzeczy, przypomnieć sobie już zapomniane rzeczy. Dysponujemy tutaj fajnym wyposażeniem, można też poprawić swoją kondycję fizyczną, można ćwiczyć. Mamy bardzo fajnie wyposażoną salę ruchową, mamy stół do ping-ponga, z którego można korzystać. Te codzienne ćwiczenia to też forma terapii. Dodatkowo każdy z uczestników może uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, zajęciach komputerowych czy tych rekreacyjno-towarzyskich. Pierwszą rzeczą, jaką robiliśmy, to robiliśmy zawieszki do kluczy. To się siedziało, podpatrywało się, kto robi lepiej, kto gorzej. No i ważne jest też, że mamy te posiłki. Tak już do domu jak się przyjdzie, to nie ma w ogóle potrzeby nic szukać do jedzenia, bo człowiek jest bardzo, bardzo najedzony, nakarmiony. Jest ten pokój jako leżalnia czy do siedzenia. Naprzeciwko jest taka izolatka jeszcze, jak ktoś potrzebuje tej ciszy. Czyli warto przyjść tutaj? No ja uważam, że siedzieć w domu i płakać i wstękać, że jest mi smutno, to my się tu ciągle śmiejemy. To te relacje, które są tak ważne dla każdego z nas w Dziennym Domu Pomocy, są wyjątkowo pielęgnowane. Codzienne zajęcia dają komfort, ale też spotkania z zapraszanymi gośćmi pomagają w rozwiązywaniu zawiłości spraw, na przykład tych urzędowych, choć nie tylko. Przede wszystkim przywozimy naszych uczestników, mamy transport, czyli przywozimy ich do placówki i odwozimy do domu. Mają zapewniony posiłek, obiad i podwieczorek codziennie i mogą korzystać z terapii zajęciowej, z muzykoterapii, z zajęć kulinarnych, z ćwiczeń ruchowych, ze spacerów. Mamy kijki do nordic walkingu, stepy. Naprawdę ktoś, kto zechce poprawić swoją kondycję, na pewno znajdzie coś fajnego u nas. Można też poczytać, codzienna prasa, książki, filmy. Staramy się też wprowadzać taką terapię reminiscencyjną. Nasi uczestnicy przynoszą swoje zdjęcia, wspominamy, przypominamy sobie. Naprawdę są czarujące historie z życia, z dawnych czasów. Efekty współpracy m.in. z przedsiębiorcami takimi jak Czesław Budek, który bezpłatnie przekazał materiały stolarskie, z których uczestnicy Dziennego Domu Pomocy wykonali budki lęgowe, te będą rozwieszone na terenie miasta. Seniorzy również sami przygotowują przedstawienia. Tym razem było to Misterium Męki Pańskiej. Przywikliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesługałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie, ani też Herod, bo odesłał go do nas, a to nie popełni on nic godnego śmierci. Każe go więc wychłostać i uwolnił. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolni nam Barabasza. Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Istnieje możliwość skorzystania z transportu seniora do placówki, jak również odwiezienia do domu. I na zakończenie są tylko 4 wolne miejsca. Zapraszamy. Jeszcze przed magazynem kulturalnym krótka informacja sportowa. W ubiegły weekend w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w podnoszeniu ciężarów. Startowali w nich również zawodnicy biłgorajskiego Znicza. W Biłgoraju w dniach od 8 do 10 kwietnia rozgrywane były Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. Zawody tej rangi w naszym mieście odbywały się już po raz 9. Impreza połączona była z okrągłym jubileuszem Ludowego Klubu Sportowego Znicz, który został założony równo 50 lat temu, czyli w 1972 roku. Obecnie przy Zniczu działają 2 sekcje, lekkoatletyczna i ciężarowa właśnie. Podczas mistrzostw rozgrywanych w hali Osir w ciągu 3 dni rywalizowało niespełna 190 młodych zawodników i zawodniczek. Wśród nich znaleźli się też reprezentanci Znicza Biłgoraj. I tak 4. miejsce w kategorii do 49 kg zajęła Natalia Mrozik. Dziewiąte miejsce w kategorii do 64 kg zajęła z kolei Katarzyna Dziduch. Piąte miejsce w kategorii do 81 kg przypadło Klaudii Kość, a piąte miejsce w kategorii do 67 kg zajął Jakub Kulik. Dziesiąte miejsce w kategorii do 96 kg zajął Maciej Dziwura, a piąte miejsce w kategorii do 96 kg przypadło Marcinowi Szlachcie, który zdobył brązowy medal za rwanie. Na zakończenie zawodów wszystkim uczestnikom, organizatorom i sponsorom dziękował prezes Znicza Zdzisław Żołopa. Dziękuję jeszcze raz wszystkim partnerom naszym, którzy nam pomagali w organizacji, wszystkim urzędom, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego Biłgoraju, Urzędu Gminy Wiścia, Urzędu Biłgoraj, a szczególne pozdrowienia kieruję tutaj do pana dyrektora, do firmy EcoHub Recykling za pomoc. Bez tych pomocowych środków, bez tego takiego sportowego podejścia na pewno nie udałoby się nam tych mistrzostw zorganizować na tym poziomie. Mistrzostwa Polski do lat 20 juniorek i juniorów 2022 ogłaszam za zamknięte. Organizatorami mistrzostw Polski juniorek i juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów, które odbywały się w Biłgoraju, byli Ludowy Klub Sportowy Znicz Biłgoraj, Lubelski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. Partnerami imprezy byli Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Urząd Miasta Biłgoraja, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Gminy Biłgoraj i Urząd Gminy Biszcza. Przypominam jeszcze, że dzisiaj o godzinie 20 transmisja liturgii Wielkiej Soboty z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zanim jednak ta liturgia, za chwilę jeszcze magazyn kulturalny, po nim rozmowa, a po rozmowie zapraszam na retransmisję całości obrad sesji Rady Miasta, która odbyła się w środę w ratuszu. Już dzisiaj życzę też Państwu miłych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.